Znajdź pole rombu ABCD takiego, że promienie okręgów opisanych na trójkątach ABD oraz ACD wynoszą odpowiednio 12,5 cm oraz 25 cm. Zaczniemy od stworzenia ilustracji odnoszącej się do tego zadania. Najpierw narysujemy sobie rąb. O, to jest jeden bok, drugi bok, trzeci bok oraz czwarty bok. I co wiemy o rąbie? Wiemy, że każdy bok rąbu ma identyczną długość, czyli te boki są po prostu takie same. I teraz to sobie zaznaczymy. Nazwiemy sobie ten rąb w odpowiedni sposób. Tutaj będziemy mieli A, tutaj B, tutaj C, a tutaj D. Mamy już pierwszą część. Teraz narysujemy sobie okrąg, który jest opisany na trójkącie ABD. Czyli narysujemy sobie najpierw ten trójkąt ABD. O, to jest nasz trójkąt. I co to znaczy, że okrąg jest opisany na trójkącie? To znaczy, że każdy wierzchołek tego trójkąta będzie znajdował się na okręgu. I spróbuję narysować to jak najlepiej potrafię. To nie jest wcale takie proste zadanie. O, i tutaj jeszcze jeden łuk. I widzimy, że to jest nasz okrąg, który jest opisany na trójkącie ABD. Wiemy również, że promień tego okręgu wynosi 12,5 cm, czyli zaznaczymy sobie środek. Wiemy, że promień to jest odcinek łączący dowolny punkt z okręgu ze środkiem, czyli to będzie ten odcinek i ten odcinek ma długość 12,5 cm. Teraz przejdziemy do drugiego okręgu, który jest opisany na trójkącie ACD, czyli najpierw narysujemy sobie trójkąt ACD. O, musimy narysować tutaj ten bok i widzimy, że mamy trójkąt ACD i ten drugi okrąg jest opisany na trójkącie ACD. Znowu spróbuję wykonać ten rysunek, to wcale nie jest takie proste, jeszcze raz to powtórzę. O, i tutaj brakuje jeszcze jeden łuk. O, i to jest ten drugi okrąg i ten okrąg ma promień 25 cm. No tutaj jak chcielibyśmy to narysować, to po prostu narysowalibyśmy tutaj gdzieś środek i o, może tak byśmy sobie to poprowadzili i ten tutaj odcinek ma 25 cm. I teraz powstaje pytanie, jak rozwiązać ten problem? Kluczem do rozwiązania tego problemu jest wzór, który opisuje zależność pomiędzy polem trójkąta a okręgiem opisanym na tym trójkącie. I ten wzór został udowodniony w którejś z poprzednich lekcji. Ten wzór wygląda następująco. Promień okręgu opisanego na trójkącie jest równy iloczynowi boków tego trójkąta, czyli A razy B razy C, przez 4 razy pole tego trójkąta. I to jest klucz do rozwiązania tego problemu. I ta ilustracja wygląda troszeczkę tutaj skomplikowanie i chciałbym, abyśmy przerysowali sobie ten rąb jeszcze raz i zrobimy to dokładnie tutaj w tym miejscu. To będzie nasz rąb. O. Tutaj mamy A. Tutaj mamy B, tutaj mamy C, tutaj mamy D i narysujemy sobie jeszcze przekątne tutaj tego rąbu. To będzie pierwsza przekątna, krótsza przekątna, a to druga przekątna. I zadajmy sobie pytanie, co wiemy o rąbie? Wiemy, że przekątne rąbu przecinają się pod kątem prostym, czyli tutaj będziemy mieli kąt prosty, tutaj, tutaj oraz tutaj i te przekątne przecinają się w połowie. To znaczy, że ten odcinek będzie taki sam jak ten odcinek oraz ten odcinek będzie taki sam jak ten odcinek. I co to nam daje? Nazwijmy sobie tutaj ten odcinek literką A, a ten literką B. Widzimy, że to jest trójkąt prostokątny, więc bez żadnego problemu bylibyśmy w stanie policzyć pole tego trójkąta. To jest 1 druga razy A razy B. Widzimy, że ten trójkąt składa się z takich boków. A, B oraz przeciwprostokątna to jest bok rąbu. Każdy z tych trójkątów ma takie
boki, czyli te cztery trójkąty, to są identyczne trójkąty, stąd też pole rombu to jest 4 razy pole takiego jednego trójkąta. Więc zapiszemy sobie ten wniosek, bo jest on dość ważny. Pole. Może zapiszę tutaj pod spodem. Rombu równa się 4, bo mamy 4 takie trójkąty, razy pole tego trójkąta, czyli 1 druga razy A razy B, co daje nam w gruncie rzeczy 2 razy A razy B. Skupmy się teraz na trójkącie ABD. To jest ten trójkąt i co wiemy o tym trójkącie? To jest ten trójkąt, który mamy tutaj. Wiemy, że okrąg opisany na tym trójkącie ma promień, którego długość wynosi 12,5 cm. I teraz wiemy, że ten promień równy jest iloczynowi długości wszystkich boków tego trójkąta. I teraz tak, popatrzmy, jakie są długości boków tego trójkąta. Skoro ten mały bok tego małego trójkąta prostokątnego ma długość A, to tutaj również mamy A. Więc długość tego boku BD wynosi 2A. Czyli mamy długość pierwszego boku. Teraz chcemy znać długość tego boku oraz tego boku. Widzimy, że te długości będą identyczne, ponieważ są to boki rombu, a w rombie wszystkie boki mają takie same długości. Więc jak wywnioskować, jaką długość ma ten bok? Popatrzmy. Tutaj to jest składowa tego trójkąta prostokątnego. To jest nic innego jak przeciw prostokątna tego trójkąta. Wiemy, że to jest A, wiemy, że to jest B. To stwierdzenia Pitagorasa wiemy, że tutaj długość tego boku to jest A kwadrat plus B kwadrat. I tutaj będziemy mieli dokładnie to samo, bo to jest rąb. A kwadrat plus B kwadrat. Czyli będziemy mieli tutaj razy drugi bok. To jest A kwadrat plus B kwadrat razy ten bok A kwadrat plus B kwadrat. I teraz to wszystko dzielimy przez 4 razy pole tego trójkąta. Ale popatrzmy, jakie jest pole tego trójkąta? Wiemy, że ten trójkąt ABD składa się z takich dwóch trójkątów prostokątnych, a wiemy, że pole trójkąta prostokątnego, tego jednego trójkąta prostokątnego, to jest 1 druga razy A razy B. Pole tego trójkąta to jest 1 druga A razy B. Po sumowaniu będziemy mieli po prostu A razy B, czyli pole tego trójkąta ABD to jest A razy B. Może zmienię kolor, o, tutaj będziemy mieli A razy B. Zanim uprościmy sobie to, co tutaj otrzymaliśmy, może najpierw zaznaczę tutaj to, co mamy tutaj. Tutaj mamy A razy B, czyli to było tutaj pole tego, o, tego trójkąta, który składał się z tych dwóch takich trójkątów. To sobie rozpatrywaliśmy. I teraz popatrzmy, uprośćmy to sobie. Tutaj będziemy mieli 12,5 z lewej strony. Nic się tutaj nie zmienia, ale popatrzmy, co tutaj otrzymamy. Tutaj jedynka skróci się z czwórką, więc tutaj będziemy mieli A oraz w liczniku występuje A i w mianowniku występuje A, więc to nam się elegancko skróci. I popatrzmy, pierwiastek z A kwadrat plus B kwadrat razy pierwiastek z A kwadrat plus B kwadrat to jest po prostu A kwadrat plus B kwadrat, czyli w liczniku będziemy mieli A kwadrat plus B kwadrat przez i na dole zostaje nam 2b. I widzimy, że to jest tutaj pierwsze równanie, które otrzymaliśmy, korzystając tutaj z tych informacji o tym pierwszym okręgu opisanym na tym trójkącie ABD. Teraz zrobimy dokładnie to samo, co zrobiliśmy sobie tutaj, czyli skorzystaliśmy z tego wzoru dla okręgu opisanego na trójkącie ABD. Teraz zrobimy to samo, tylko że dla okręgu opisanego na trójkącie ACD. I przypomnijmy sobie, że tutaj promień tego okręgu opisanego na trójkącie ACD miał długość 25, czyli tutaj będziemy mieli 25. Może zmienię kolor na jakiś inny. O, tutaj 25 równa się. I teraz tak, ten kawałeczek miał długość B, ten również ma B, czyli bok tego trójkąta ACD, ten bok AC, ma długość 2B. Wiemy, że to jest pierwiastek z A kwadrat plus
b kwadrat, czyli będziemy mieli a kwadrat plus b kwadrat, to jest drugi bok, to jest drugi bok i trzeci bok to jest ten bok i ten bok ma również tutaj pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat podzielić przez 4 razy i popatrzmy, chcemy mieć pole tego trójkąta i widzimy, że ten trójkąt również składa się tutaj i z tego jednego trójkąta prostokątnego i z tego drugiego trójkąta prostokątnego. Pole tego trójkąta to jest 1/2 razy a razy b. Mamy 2, więc będziemy mieli tutaj a razy b. Uprośćmy sobie teraz to, co tutaj zapisaliśmy. Z lewej strony będziemy mieli 25. Tutaj dwójeczka skróci się z czwórką i tutaj będziemy mieli 2. B skróci się z b. A pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat razy pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat to jest a kwadrat plus b kwadrat i na dole będziemy mieli 2a. I to jest drugie równanie. I popatrzmy, co teraz otrzymaliśmy. Mamy jedno równanie, w którym występują dwie niewiadome i mamy drugie równanie, w którym występują dwie niewiadome, więc mamy tutaj układ równań, no nie zapisany w takiej klasycznej formie, ale z tych dwóch równań możemy dojść do tego, ile będzie równało się a oraz ile będzie równało się b. Spróbujmy sobie jeszcze poprzekształcać to, co mamy tutaj do lepszej postaci. Przemnożymy sobie obustronnie to równanie przez 2 b, więc tutaj będziemy mieli 25b, a tutaj będziemy mieli a kwadrat plus b kwadrat. To samo zrobimy z tym, co mamy tutaj. Przemnożymy sobie obustronnie przez 2a i tutaj będziemy mieli 50a, a tutaj będziemy mieli a kwadrat plus b kwadrat. I skoro a kwadrat plus b kwadrat to jest 50a, a kwadrat plus b kwadrat jest też 25b, to możemy wyciągnąć taki wniosek, że 25b to jest 50a. 50a. Możemy sobie to podzielić obustronnie przez 25 i otrzymamy, że b równa się 2a. B równa się 2a. Skoro wiemy, że b jest równe 2a, to możemy sobie to b, które występuje tutaj w tym równaniu, podmienić na 2a, bo wiemy, że b to jest to samo co 2a. Tak więc otrzymamy tutaj 50a równa się a kwadrat, dodać 2a do kwadratu. 2a do kwadratu. Gdzie? Tutaj sobie to przepiszemy, 50a równa się a kwadrat, 2a do kwadratu to jest 2 do kwadratu to jest 4 razy a do kwadratu to jest a kwadrat. A wiemy, że sobie przepiszemy jeszcze 50a, wiemy, że a kwadrat plus 4a kwadrat to jest 5a kwadrat. I teraz co możemy z tym zrobić? Możemy to podzielić sobie przez 5a. Jeśli podzielimy to przez 5a, to otrzymamy, że 10 równa się a. I tym sposobem doszliśmy do tego, jaką długość ma a. Przypomnijmy sobie, a to był ten odcinek, to była połowa tej krótszej przekątnej, a wiemy, że b to jest 2a, czyli b równa się 2 razy 10, a 2 razy 10 to 20. I cofnijmy się do początku lekcji, widzimy, że pole rombu to jest 2 razy a razy b i wiemy, ile wynosi a, wiemy, ile wynosi b. A to jest 10, b to jest 20, więc będziemy mieli 2 razy 10 razy 20. A to jest równe. 2 razy 10 to jest 20, razy 20 to jest 400. I koniec. Doszliśmy do tego, ile wynosi pole rombu.